Piotr Nowak. Milioner, który zaczynał z 500 zł w portfelu. Piotr Nowak, założyciel firmy Nazwa.pl z majątkiem szacowanym na 240 milionów złotych, zajmuje setne miejsce na liście najbogatszych Polaków magazynu Forbes. Swój majątek zbudował praktycznie od zera. W biznes internetowy wszedł jeszcze w czasach, gdy słowo sieć Polakom kojarzyło się głównie z rybołówstwem, a każde połączenie z internetem rozpoczynało się od dziwacznej symfonii, brzmiącej jak przesłanie od Marsjan. Nowak urodził się w 1976 roku. Wychował się w Wieliczce. Możliwości internetu poznał jeszcze w szkole średniej podczas wizyty w pracowni komputerowej Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Jego kolega wysłał wiadomość do osoby siedzącej na drugim końcu sali. Nowak był pod wrażeniem, że dotarła ona do adresata tuż po tym, jak została wysłana. Internet dopiero raczkował, ale on już wiedział, że to przyszłość. Po szkole wybrał informatykę na AGH, a w 1997 roku założył firmę NetArt, która oferowała obsługę stron www i konta mailowe. Zaczynał z kapitałem 500 zł, ale to wystarczyło. Potrzebował tylko telefonu, biurka, komputera z dostępem do internetu i miejsca na serwerze. Jednak ponieważ serwery w Polsce były bardzo drogie, wydzierżawił je w USA. Płacił 10 razy mniej, a czas ładowania strony był zbliżony. Dzięki temu mógł oferować swoim klientom niższe ceny od konkurentów. Firma tak szybko się rozwijała, że Nowak musiał wynająć biuro i zatrudnić ludzi. Z czasem zaczęła działać na własnych serwerach i oprogramowaniu. Ale prawdziwy przełom nastąpił w 2003 roku, kiedy uwolniono rynek domen w Polsce, co ułatwiło rejestrację adresów z końcówką .pl bez zbędnych formalności. W kolejnym roku firma Nowaka miała już zarejestrowanych 40 tysięcy domen. Dziś jest ich 600 tysięcy, a wartość rynkowa Nazwa.pl, jak dziś nazywa się NetArt, przekracza 200 milionów złotych. Ale Nowak działa też w innych branżach. Ma m.in. hotel w Szczyrku i firmę oferującą designerskie meble. Nie czuje się milionerem. Nie licząc Porsche Cayenne, żyje dość skromnie. W wolnym czasie jeździ na rowerze i żegluje. Uwielbia szachy. Przekonuje, że potrafi rozegrać partię bez patrzenia na szachownicę. To dzięki szachom nauczył się logicznego myślenia, jakże przydatnego w biznesie. A tu szachmat może oznaczać grube miliony złotych.